O, cześć. Chciałem ci powiedzieć, że masz bardzo ładne oczy. Ty też. Ale dziękuję. Bardzo ładnie wyglądasz. Chciałem ci powiedzieć, że masz bardzo ładne oczy. Nie widzisz moich oczu. Kurde. You have beautiful eyes. Oh, thank you. You and you. It's very beautiful. O! Oh! Have a nice day. O, widzę, że się nagrywa. Po prostu... Nie, nie nagrywa się, stoi sobie tylko. Nie poznałam nigdy osoby z YouTube'a i tak sobie stwierdziłam, że... Chciałem jeszcze poznać osoby z Lublina. Co nie? Tak. A ja akurat jestem z okolic. A, to z okolic Lublina, Łukasz jestem. O, Boże. Miło cię poznać, Eryko. Śmieszne uczucie. No, chyba o to chodzi, żeby się śmiać. No, fajnie, pozytywnie dosyć. No super, właśnie. Mogę zająć się? Okej. Tak? Tak, będziesz coś mi sprzedawać? Co? Będziesz mi coś sprzedawać? Nie, a mogę zrobić sobie samo zdjęcie. No możesz. Tak, nie mogę problemu. Ci zająć chwilę, to zazwyczaj będzie chciał mi coś obchnąć. A, no mi zazwyczaj jakieś karty bankowe, ale... A, no mi to marihuanę albo amfetaminę. O, no, sobie ciekawa. Bo chyba lepiej trafią. O Boże. Też ten... Jak pokażę chłopakowi, to będzie zachwycony. Albo zazdrosny będzie. To też możliwe. O. Nie, oglądam wszystkie twoje filmiki. No to super, bardzo się cieszę, bardzo mi miło. Fajne robisz akcje, naprawdę. Dziękuję. Okay. Szczególnie te z kobietami myślałam, że mi się podobają, bo to tak trochę siada na ludzi. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Ile razy pani dziennie słyszy, jak ktoś do pani przychodzi, że pani mu zrobiła loda? Nie słyszę tak. Pewnie codziennie ze 3 razy, nie? Nie, wydawało mi się, że to taki głupi żart ludzie nie, robią cały nie czas. Robię. Ja cały czas słyszę, że to takie niby śmieszne ma być. Nie, nie robię tak. A jak pani uważa, śmieszne by to było? Raczej bym na to nie zareagowała, także... Dzień dobry. A, poproszę loda z jakąś tam gałką. Jedną, tak? Aha. 4 złote. Co bierzesz? Zapraszam. Słonecznik. Do niego mówię akurat. Nie, zaraz się zastanowisz. A dziękuję. Siema! A tu jest Lukas. Siema, o, Lukas. Cześć! Oglądam cię czasem. Ja ciebie oglądam, ja Lukas. Nie mam kanału. No jak nie, Lukas TV. No nie. Ty jesteś Lukas TV. Siema! Lukas! Nie. Jak nie? To już było. Nie ma! Cześć, Lukas! Cześć. Ej, fajnie cię spotkać. Mogę fotę z sobą strzelić? Nie, nie. Kurde, tak się widzów nie, szanuje. Wszystkie filmy. Uncu! Tak naprawdę takie wyzwania robię. Wyzwania moich widzów. Ale świetnie pani wypadła, świetna reakcja. Dali mi, żebym przyszedł z pizzą zamrożonej, żeby odgrzać. Wie pan co, no... Nie mogę dać tego panu tutaj zjeść, bardzo mi szkoda. Nie, no dobrze, ale po prostu, ja mówię pani, bo ja tak naprawdę takie filmy kręcę. Z ukrytej kamery. Ale świetnie pani wypadła. I to było wyzwania moich widzów. Przyjdź z pizzą i pani świetnie wypadła. Świetnie. Możemy pani reakcji użyć? Proszę? Pani reakcji możemy użyć? Jak pan chce, to proszę. No super. To wspaniale będzie. Cudownie. 10-minutowy film, znaczy pani to jedna scena, będzie 100 innych osób. Super, to dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Świetnie, oby więcej takich osób jak pani, pomocnych. To co? Po pizzy. O, zobacz, pani przegrzała. Pani nam przegrzała pizzę, zobaczcie. O, dzień dobry. Kilo śledzi bym prosił. Czego? Śledzi. Nie mam śledzi. Ale zoologiczny ze zwierzętami. No, ale śledzi nie mamy. Kurde. Gdzie możesz nakupić? W Stokrotce obok. Aha, dobrze, to dziękuję. Can I buy snake this? Here? Snake? Yeah. I think this meal is from snake. This? Yeah. You can ask her, I don't know. We will see. Dzień dobry, chciałem kupić węża. Kojarzę pana. No to dobrze, no to sprzeda pani takiego. Ja wiem, że pan jest z tego TV Lukas, tak spoko. No tak akurat. Nie widzę kamerki jeszcze. Nie. Ślub?
Łukasz. Jezu, cię oglądam, mogę z tobą zdjęcie? No pewnie. Boże! Nie no, mówiłem Łukasz tam, Boże to... Może być. Co tu robisz? No czekam na ciebie. A, na mnie? Tak. To już jestem. No to super. Czekam na was dwóch. Kiedy jakiś prank jeszcze będzie? Co to jest? Och, patrz, no teraz zasłówka będzie mnie łapała. Dobra, chodź. Nie, no nie wiem. I to ja chcę być na zdjęciu. Zasłówka nie, ale mógłbym złapać. Lubię za uszy łapać. Aha, to możesz tak. Mnie złapać. O, super, ale fajnie. Mogę za nos? Możesz. O, to jest najfajniejsze. Moje hobby takie, no każdy aha. Lubi coś robić. Ja też mogę? Co, możesz? Za nos ej, bola się no tu ziarka, bo chcę zrobić. O. Ale się boję, że bardzo boli. Face massage. No boli, ale no jak ktoś lubi ból. No ja lubię, ale... No to akurat to nie lubię. Taki. A jaki jest inny ból? Bardzo bolesny. To właśnie o to chodzi. Każdy ma różną pasję. Niektórzy lubią, jak się ich łaskocze albo coś, i nie lubią, jak ich boli. No. Spoko. Jakbyś potrzebowała, ja lubię zadawać ból. Mam do tego różne narzędzia. Aha. Wow. Piły, młotki, gwoździe. A takie kajdanki też masz? Do przyczepienia. No tak, żebyś nie uciekła. Znajdą się też. Myślę, że tak. Wszystko da rady zrobić. Bardzo dobrze. Tak, tak. Lubię na przykład tak wziąć piłę motorową, robić rany, a później solą sypać. Au, au. Tak, albo jak kogoś zapraszam do mnie pierwszy raz do domu, on nie wie, że ja lubię takie rzeczy robić i to daje zupy i tam tłuczone szkło na przykład wsypuję. Zobaczę, co ile pan mam. Dzień dobry, paliwo mam do sprzedania. Kupiłby pan po 4 złote. A, bo to na prąd. To dobra, miłego do widzenia. Mówię, że mnie boli, nie? Że mnie noga boli. Dał mi maść taką, przepisał mnie, żebym się posmarował. Posmarowałem nogą, tą maścią mnie plecy zaczęły boleć. Jak pan to wytłumaczy? Panie, no normalnie ja nie wiem, co się z tym krajem dzieje. Przecież to się w ogóle nie da żyć w tym kraju. Po prostu. No to jest po prostu brak słów. Brak słów, co to się dzieje, nie? No jak to tak może być? No przecież to jest nie do pomyślenia. No nie wiem, ale to tak posmarować nogę, a plecy zaczną boleć, tak jak plecy, to głowa. Byłem kiedyś, ale jest taki jeden lekarz, to był... Moja babka była kiedyś, nie? Też bolało ją plecy. I lekarz mówi, no że bolą ją plecy. Mówi do lekarza, że bolą ją plecy, jak się schyla. To lekarz mówi, to proszę się nie schylać. No i pomogło. To może do takiego trzeba chodzić, nie? A! Wciąga mnie coś! Ratunku! Ale mnie złapało! A! Pożre mnie. Nie wiem, co to było. Naprawdę coś tam jest. Złapało mnie za łapę. Ja stąd idę i nie wracam. Fajnie. Oglądaliście taki film Piła? Tak. No, no właśnie. To nie ja go stworzyłem. I na tym się wzorujesz? Na chwilę. Nie, no nie wiem, bo nie oglądałem go jeszcze. A tak się pytam, czy oglądałyście, bo... Oglądałam. Zastanawiam się, może fajny jest akurat. Fajny. To zobaczę sobie. I długo ona pije? Bardzo. Przez cały film. Okej. Okay. To musi być ciekawe. A, no to teraz. W tych momentach wypluwa. Czyli. A na koniec wypluwa to wszystko. A to aborcja. No. Czyli to trzeba. Taki film jest dla samotnych pijących. Włącza tak. Sobie ktoś jest naprzeciwko. Super. W końcu coś takiego wymyślili. Bo picie w samotności nie jest. Nie wpadłbym na to, że piła, że wiesz, o co chodzi, że piła coś. To jest inteligencja. Lepiej nie wpadać w to. Pieluchy drogie. To na nas chyba już za późno. Na ciebie. A co, już po menopauzie, że za późno? Ale przykwita. Już przykwitam. Akurat, bo to już po wiośnie, więc... Czas na kwitnięcie był dawno temu. Mhm. K-
kradniesz każdy jej gest. Chciałbyś widzieć uśmiech jej. Co dzień mocno starasz się bliżej być. Lecz codziennie grasz w tą grę. Przy niej wciąż uśmiechasz się. O, to nie miłość, kiedy w oczy patrzysz jej. Ma coś tamtego. Podoba się? Pośpiewamy razem? Tak? Zadawaj. A gdybym zgolił wąs. Nie, zaraz. A gdybym zgolił wąs. A gdybym zgolił wąs. Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze nią byłaś, skończ już wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona, jesteś szalona, mówię ci. Zawsze nią byłaś, skończ już wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem. Nie jesteś Lukas TV? Mogę zdjęcia? Co? O, ty siema. Jesteś Lukas TV? No tak. Co? Nie. Ty... Tak. Kamerzysta. Nie, ty jesteś... Co jest? Ja, on, ty. Zdjęcie? Mogę zdjęcie? No można. Co? A co będziecie zdejmować? Ja chcę zdjęcie, proszę. O co chodzi? Weź ja cię... Niech pan się przyzna, kim pan jest. No, Mirek. Nie, Lukas TV. Na 100%. Mirek Czesław jestem. Nie. No tak. No. Mirek Czesław, no, konserwator powierzchni płaskich. Czasem kanalizator. To jesteś ty. No nie. Lukas. A co to no, jest? No to jest... No to jest on. Patrz. Co? Ty nagrywasz na Lublinie. To jesteś... Ty jesteś na ty. No przecież to chodzi. On mnie ogarnia. Ale o co chodzi? Albo pan udaje, albo pan nie. Nie, pan jest youtuberem. A kto to jest youtuber? No i zawsze tak wkręcasz wszystkich. Nie, ja wkręcam tylko śruby, wkręty. No zależy co do roboty jest, nie? Ale to jest ja, to mówię. Ja? Pan, to jest pan! O ten! Nie, nie, to jest Łukasz Wdowiak jakiś. O ten! No to tak. To jest pan! To jest dokładnie. Bo to... Okej, to możemy sobie wszyscy zrobić. A dziwek, a świętego Mikołaja. Kamerzysta z Kruszwilem coś robi. Gdzie pana? Nie nagrywa gdzieś pan? Czy dzisiaj bez filmu? A kiedy film na kanale? W niedzielę. Kanale? Nie widać, tam nic na nie ma. Kanale. Nie, tam nie oglądamy, bo nie widać. No Boże. No serio, no byś wszedł, to zobaczył. Ciemno, leci, ja ścieki, te inne szczury latają. No jakbyśmy tam jeszcze powiem, telewizor powiesili, zaraz by przegryzły. No to tak. A to ten kolor włosów? Pan! Nie, to nie wiem. Jaki pan? Nie, to on. Pokaż, ale znajdź zdjęcie w krótkim rękawie.